Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego patcha do World of Warships i tym razem zajmiemy się aktualizacją z numerem 12.3. Mój Boże, że ja to jeszcze robię. Zobaczcie, jaka jest skala lenistwa w tym, co Wargaming ostatnio wyczynia. Tu mamy najnowszy artykuł, dzisiaj opublikowany, 12.3, a zobaczcie sobie, jak wygląda artykuł z 12.2. Mamy ten sam okręt, tylko z nieco innym ujęciem i innym tyłem, także no ja wiem, że to teraz Wargaming rozdziela wczesny dostęp już na coraz więcej części, żeby jak najwięcej pieniędzy z nas wydoić, ale no cóż poradzić, wypadałoby troszeczkę być bardziej twórczym w tym, co się robi, no bo Wargaming po prostu schodzi na psy już tak bardzo, że aż żal po prostu mówić. Ale co tam nam w tej aktualizacji ten szanowny nasz producent proponuje? Otóż, szanowni Państwo, mamy nową mapę i bardzo dobrze, im więcej tych map, tym mniejsza szansa na to, że one się powtórzą, chociaż i tak dobrze wszyscy wiemy, że bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy gramy dwa czy trzy razy tą samą mapę pod rząd. W różnych trybach, po różnych stronach, ale zdarza się właśnie tak, że gramy ciągle to samo. Im więcej map, tym mam nadzieję będzie mniejsza na to szansa. Także nowa mapa na plus. Ponownie stocznia, tym razem pancernik tieru 9 Dyson, nie patrzyłem jak on wygląda absolutnie, także nie bardzo wiemy na jego temat zbyt wiele. Okręt uzbrojony w 8 dział, dział baterii głównej, kaliber 410 mm w czterech wieżach, czyli cztery podwójne wieże będziemy mieli. Kojarzy mi się to z Hizenem i z tym, co tam jeszcze było, i Wami chyba, ten 9 z torpedami. I tutaj również będziemy mieli do dyspozycji torpedy. Z tym, że będzie dosyć szybki to okręt, tych torped będzie mieli tutaj 4 poczwórne wyrzutnie, czyli pod 8 torped na burtę, duży zasięg i poważne uszkodzenia. Podejrzewam, że będzie to ten sam system, co mamy na tym drugim japońskim pancerniku z torpedami. Mam nadzieję, że nie mylę nazw, bo już powiem szczerze, trochę wypadłem z obiegu. Chyba i Wami. Że tam mamy też pierwsze torpedy Shimakaze, czyli pływające na 20 km, ale świecące się z 2,6 km, także no ciężko jest po prostu w nie wpłynąć. Chyba że liczymy na to, że zgasną, one kurwy nie gasną i płyną dalej prosto w nasz kadłub. No to wtedy to jest jedyna szansa na to, że nas trafią, bo 2,5 km ponad spota na torpedach to jest bardzo dużo i bardzo łatwo to wyminąć. Jak stocznia będzie się... Aha... No, nie różni się to jakoś szczególnie od tego, co już mamy w grze, także po prostu kolejny reskin, nieco zmienione parametry pewnie i to tyle, także Wargaming at its finest, powiem szczerze, także robią co mogą, robią to, co w czym są najlepsi, czyli kopiują to, co już zrobili raz i co się dobrze sprzedało i robią to samo od nowa. Jak będzie wyglądała stocznia? 34 fazy, 29 możemy zrobić za darmo, 5 możemy kupić sobie za 5500, dublonów na początku lub 11 faz za 10 tysięcy, także to jest najlepsza oferta, przy czym zastrzegam, że jednak dobrze byłoby w tą grę jednak grać, żeby to wygrindować, to wtedy jest sens zapłacić, ale czy chcecie taki okręt, czy nie, to już jest Wasza indywidualna sprawa, ja tu nie będę na jego temat się za bardzo wypowiadał. Mamy tu kolejne informacje również zawarte na jego temat, że wysoka prędkość, duży promień skrętu i mała pula HP, czyli jak będziemy się odwracać, to będziemy dosyć mocno zbierać, a nie za bardzo mamy w co zbierać, bo hapsów jest niedużo. Także tutaj pewne minusy. Nie ma tutaj żadnych informacji na temat tego, co będzie po drodze w tej stoczni, pewnie w oddzielnym artykule, tak jak tutaj mamy zaznaczone. Jakieś to tam nagrody po drodze, jakie będą występowały. Może jakiś fajny okręt premium, gdzieś tam coś się zawinie po drodze, dobrze by było. Kolejne trzy fazy budowy okrętu można otrzymać w ramach nagrody głównej w przepustce bitewnej premium. Także zobaczcie, szanowni Państwo, płacimy 2,5 tysiąca dublonów, żeby dostać trzy fazy budowy, gdzie kosztują te fazy nas 1500. Jedna w normalnej cenie, a 5,5 tysiąca dostaniemy za 5. Także no, jakby to przeliczył, to nie wiem, czy to się jakoś szczególnie opłaca. Wydaje mi się, że przepustka to jest raczej taki kolejne dobre źródło do dojenia hajsu. Razem z wejściem tego patcha dla wszystkich upragnionych na pewno niezwykłej zabawy z okrętami podwodnymi dodane zostaną okręty brytyjskie. Aż trzy okręty w drzewku, także no to już jest w ogóle walenie w chuja takie, że aż boli. No bo kiedyś jak wprowadzał Wargaming drzewko, to było naprawdę duże wydarzenie, bo te drzewka się pojawiały rzadziej. Były no ciekawsze, fakt faktem, że też bardziej na to czekaliśmy, bo tych drzewek do wyboru było po prostu mniej. Jak zaczynałem grę, to była amerykańska, Amerykanie mieli swoje okręty, Japończycy i to było wszystko. Także każde wprowadzenie nowej linii, nowej nacji to było jakieś wydarzenie, a teraz idzie to już tak taśmowo, że po prostu żyga się tym. No co chwilę mamy wczesny dostęp,
przedwczesny dostęp, wczesny dostęp do wczesnego dostępu, tu zapłać, tu dołóż, tu kup żeton i kurwa wydaj pieniądz i graj w koło tym samym, co za chwilę będzie za darmo. Także no, dojenie hajsu opracowane do perfekcji. Wczesny dostęp do krążowników amerykańskich również trwa nadal. Także będzie można sobie wygrindować. To takie trochę też reskiny, powiem szczerze. Chociaż powiem tak, ostatnio gram troszeczkę na niższych tierach 6-7, to La Argentina sprawdza się dosyć dobrze. Te pepance z tych okrętów naprawdę ładnie biją. Tu sobie klikniemy, można dostać dzień konta premium i właśnie przechodzimy do przepustki bitewnej. Tym razem, jak już wspomniałem, nagrodą główną są trzy fazy budowy w stoczni. Czy to się opłaca, czy nie? No, pozostawiam to już waszej ocenie. Ja uważam, że absolutnie nie. No i tutaj mamy, szanowni państwo, niezwykle potężna kolekcja, wymagająca ogromnego nakładu sił. Sześć... czego to tam? Jak to się nazywa? Sześć stron. O, to jest każda strona, aż dwa elementy. Także w chuj do roboty. Duplikaty 1:1, czyli... Ale dobra, mniejsza o to. No elementów niedużo do zebrania, ale szanowni państwo, za ukończenie każdej ze stron, czyli za zebranie dwóch elementów, gdzie duplikat wymieniamy 1:1, mamy kapitana 10 punktów. To się na pewno komuś tam przyda, te 10-punktowy kapitan, kto tam zaczyna, to się będzie dobrze sprawdzało. Ale nagroda główna za zebranie wszystkiego to są, szanowni państwo, o kurwa, 3 dni konta premium. Także o, jest obficie. Ale kapitan paropunktowy się nada. Przygoda szlaku Inków. Kolejna rzecz, która zostaje tutaj wprowadzana. Żetony inkaskie. No wiadomo, oczywiście nowe wydarzenie, nowy wczesny dostęp, nowy okręt premium. Z tym, że warto zaznaczyć, że mamy tutaj okręt premium śladami holenderskich marynarzy, którzy wykorzystali swój krótki urlop na poznanie peruwiańskiej kultury. Co oni tu pierdolą tutaj w ogóle? Tu jest. Okręt flagowy peruwiańskiej marynarki wojennej otrzymany od Holandii, czyli De Zeven Provincien po prostu. Tylko pod inną banderą, z innym kamuflażem. Trochę może jakieś tam inne zmiany, ale większość się zgadza. Jako taka obrona przeciwlotnicza, słaby pancerz i mała pula HP. No czyli, no... Dobra, nie będę komentował. Nowy rodzaj misji bojowych. Nagrody będą adekwatne do tego, co będzie wymagane. Wymagane będzie nie wiadomo co, będzie się gdzieś tam klikało na stronie, coś tam będzie można wygrać, ale nie wiadomo za co, także takie tam... No, jakaś tam aktywność niby jest dla tych, co grają, ale dla tych, co tam przychodzą raz na jakiś czas, to nie jest to nic, co absolutnie zatrzyma przy tej produkcji. Ponownie potyczki. Sprawdźmy sobie tylko format. Pierwsza potyczka. Pancerniki 9 4x4. Niszczyciele 10 3x3. Tutaj mamy już pełen zestaw ósemek 5x5 i potyczka czwarta to jest 1:1 krążowników tieru 7. Także tak to wygląda. Gwiazda dywizjonu. Też dobrze, będzie można sobie zagrać parę tych dywizjonów. Trochę stali, trochę free expa, przepraszam, expa kapitańskiego. No i za jedno zagraną jedną bitwę z gościem z klanu mamy 1 000 000 kredytów. Na początek przygody zawsze się przydaje. I co dalej? Aktualizacja techniczna, to tutaj nie ma dużych jakichś tam zmian. Dodatkowo następujące dźwięki zostały dodane. Wystrzeliwanie torped przez okręty powierzchniowe, każda torpeda ma swój dźwięk. Takie dodatki kosmetyczne. To jest jak najbardziej spoko. Ja lubię takie rzeczy, jak to coraz bardziej wygląda, coraz ładniej wygląda i coraz ładniej brzmi to dobrze, bo WoWsik akurat od strony wizualnej nie można na niego narzekać. Aktualizacja jakichś tam ikonek przy strzelaniu z seriami, jakieś tam opisy. Powrót Hololive Production, czyli będziemy mogli sobie animowane dziewczynki wrzucić jako kapitanów. Czy lubicie, czy nie lubicie, różnie. Ja, u mnie te piszczące głosiki, jak słyszę na okręcie, to aż mnie skręca. Mimo że lubię anime, może nie w takiej akurat formie, ale no tutaj mi to nie pasuje w ogóle. Warhammer, ponowna kooperacja, coś tam można sprzedać, coś można kupić, czyli mamy Warhammerową wersję Akizuki bodajże. Cross of Dorn to jest Admirał Hiper łamany na Prince Eugen i Gniz Purgatio i Ragnarok to jest Amagi łamane na przerobioną Warhammerową wersję. Także tutaj też nic istotnego. Zbrojownia. Nowe ulepszenia legendarne, tak się to kiedyś nazywało, teraz to się unikalne ulepszenia nazywa dla Halanda i dla Wenecji.
Na slocie 6 Muhalanda. Zwiększa skuteczność przywracania punktów wytrzymałości grupy naprawczej z 50 do 75%. Sporo rzeczy jak na jeden slot. Zwiększa prędkość maksymalną okrętu o 8%, gdy sprzęt do ładowania silnika jest aktywny. Wszystkie sprzęty eksploatacyjne otrzymują jeden dodatkowy ładunek. Bardzo dobra rzecz, nie ma minusów to ulepszenie, także to jest spoko, po prostu bardziej żywotny okręt, szybszy, będzie przywracał więcej HP i będziemy mieli jedną naprawkę więcej. Zajebisty bajer do wzięcia na Halanda, tym bardziej na slocie 6, gdzie tracimy niedużo na przeładowaniu torped, a nie na 5, gdzie tracimy 10% kamuflażu, to jest bardzo ważna sprawa, warto to mieć. Powiększone wytwornice dymu na miejscu 5 właśnie już u Wenecji, zapewnia dodatkowe ładunki i skraca przeładowanie ze 180 do 81 sekund, kolosalny buff, ale na slocie 5, także trzeba się zastanowić. Jakieś tam kamuflaże, jakieś tam pudełka i to chyba wszystko z ważniejszych rzeczy. Szanowni Państwo, jeszcze tutaj zerknijmy na to. Joshua Hempsray i Kunming zostaną dodane do swoich drzewek jako nowe superokręty, czyli niszczyciel amerykański, niszczyciel panazjatycki i to tyle. Nowe okręty dodane do testów, Nowosybirsk, Rozpierdalation i West Virginia, Jager oraz Halford dostaną dodane do testów. No i to w zasadzie z najważniejszych rzeczy tyle. Także zapraszam Was do dyskusji, co myślicie o tej aktualizacji i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem na streamie bądź w kolejnym filmie, jak nabiorę natchnienia. Cześć i na razie.